W poniedziałek, 11 września, w Bielawskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości odbyło się śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców powiatu dzierżoniowskiego zorganizowane przez Zachodnią Izbę Gospodarczą. Omawiano m.in. możliwości wsparcia finansowego dzięki funduszom europejskim. Spotkania w charakterze pewnego śniadania, ale oczywiście przede wszystkim istotą jest to, żeby ze sobą porozmawiać, to przede wszystkim okazja do tego, żeby przedstawić przedsiębiorcom z Dolnego Śląska, z regionu wałbrzyskiego, możliwości, jakie stwarzają m.in. fundusze europejskie, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i jego instytucje oraz instytucje krajowe, tak jak chociażby rządowa instytucja Bank Gospodarstwa Krajowego. Te spotkania są konieczne, zawsze spotykają się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Po tych spotkaniach mamy takie bardzo pozytywne informacje, że warto było, że te informacje są potrzebne i istotne. Te spotkania biznesowe o charakterze śniadania, wspólnego śniadania, odbywają się z inicjatywy pana Grzegorza Macko, wicemarszałka województwa dolnośląskiego, który odpowiada jakby w zarządzie za ten obszar gospodarki. Istnieje bardzo wiele form wsparcia dla przedsiębiorców, czy to na tworzenie nowych miejsc pracy, czy na pozyskanie nisko oprocentowanych pożyczek inwestycyjnych, oprocentowanych niżej niż te czysto komercyjne, bankowe. Natomiast bardzo często brakuje informacji na ten temat, gdzie można właśnie je pozyskać. Przedsiębiorcy na co dzień zajęci często nie mają czasu, jak my to mówimy w cudzysłowie, doktoryzować się z tych kwestii związanych właśnie ze składaniem wniosków, w jaki sposób te wnioski powinny być napisane i tak dalej. Zbieramy wszystkich w jednym miejscu po to, aby właśnie wytłumaczyć. Podczas tych spotkań przekazujemy przede wszystkim informacje dotyczące uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w skali makro, jak i mikro. Przede wszystkim również informacje dotyczące naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 i możliwościach finansowania inwestycji, bieżącej działalności przedsiębiorców w ramach właśnie tego programu. Są przedstawiciele i instytucji rządowych, i instytucji, które dysponują funduszami europejskimi. Odbywa się to pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Trzymamy pieczę nad tym, aby przedsiębiorcy z południowej części województwa też byli w stanie wykorzystać te środki, więc duża część tych wydarzeń odbywa się na południu naszego regionu, w byłym województwie wałbrzyskim, w powiecie kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim czy świdnickim. Na takich spotkaniach myślę, że przedsiębiorcy uzyskują takie informacje, bo mamy też takie zwrotne sygnały, że po takich właśnie rozmowach, po takich spotkaniach, które odbywają się teraz po 2-3 razy w tygodniu w różnych miejscowościach, istnieje coraz większe zainteresowanie, wpływa coraz więcej wniosków związanych właśnie z dotacjami czy pożyczkami, o których wcześniej po prostu przedsiębiorcy nie wiedzieli, a czasami te branże się idealnie wpisują właśnie w te pakiety pomocowe, które my oferujemy. Wielu przedsiębiorców nie ma czasu, żeby poruszać się po stronach internetowych, wyszukiwać tych istotnych informacji dotyczących właśnie funduszy czy prowadzenia działalności, a tutaj dostają jakby wszystkie te podstawowe informacje podczas jednego spotkania. Te środki, które są proponowane przedsiębiorcom, one są często oprocentowane na lepszych zasadach niż pożyczki z banków, te pożyczki, które się pozyskuje w sposób komercyjny. Ich źródło pochodzenia często jest po prostu takie, że są to środki europejskie, które następnie są przez nasze krajowe instytucje redystrybuowane poprzez różnego rodzaju konkursy czy nabory do przedsiębiorców. Tutaj właśnie istnieją instytucje pośredniczące, które najczęściej właśnie są instytucjami publicznymi, które podlegają chociażby samorządowi województwa. I taki sposób zbudowania tego systemu powoduje, że te pieniądze mogą trafić właśnie jak najniżej, w dosyć sprawny sposób też do tych przedsiębiorców, którzy funkcjonują w skali mikro, czy do małych i średnich przedsiębiorców, bo do nich właśnie się zwracamy. Ze środków europejskich, które przypadły na nasz region i które mają właśnie ostatecznie trafić do przedsiębiorców, ogromna część jest dedykowana tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. To pieniądze z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. One są dla nas dedykowane dlatego, że na terenie naszego byłego województwa wałbrzyskiego kiedyś istniało zagłębie węglowe w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie czy w Boguszowie. Te kopalnie zamknięto i choć nie zawsze gminy pozostałych powiatów też były stricte związane z tym przemysłem węglowym, to mimo wszystko te pieniądze trafiły tutaj do całego tego szerokiego grona beneficjentów i bardzo się z tego powodu cieszymy, bo te
środki bardzo się przydadzą, bo te pieniądze są tutaj potrzebne jak tlen po to, aby rozwijać nasze przedsiębiorstwa, aby były konkurencyjne wobec właśnie firm z północnej części regionu, czy w ogóle z całej Polski. Chcemy kierować te pieniądze do najmniejszych, najdrobniejszych przedsiębiorców, bo wiemy, jak istotną częścią gospodarki są i wiemy, jak istotną częścią rynku pracy są właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I oczywiście to są takie działania, które prowadzimy już od długiego czasu, ale będziemy je kontynuować i też widzimy takie trendy, żeby wspierać właśnie te sektory branży, które są do tej pory, można powiedzieć, częściowo też pewnie niedoinwestowane. Mamy tego niedużo, ale jest taka możliwość, rzeczywiście, gdyby przedsiębiorca był proszony.